Wustu, Leśny, Borowiku. Tylko delikatnie, tak aby jak najmniej odeszło. Sprawdzam lekko i zobaczcie, idealnie wyczyszczony grzybek do koszyczka. Ale widzę tylko jedną sztukę. Tu dalej jest druga. Tam dalej. Rozglądam się. Tak, aby się już później nie wracać. Zawsze coś się napotka. I ta sama śpiewka. Delikatnie. Lekko nadcinamy, sprawdzając, czy grzybek jest zdrowy. Idealnie. I tak przez cały dzisiejszy dzionek spacerujemy. Aktywne takie chodzenie po lesie, odpoczynek i zbieranie naszych leśnych przyjaciół, czyli borowików, prawusków. Jak go zwali, tak go zwali, szlachetnych grzybów. I jestem wreszcie sam w lesie. I o to w tym wszystkim chodzi. Tu jest duża dziura. Widzicie, więc przytulimy sam łebek. Ok, idziemy dalej. Tak prezentuje się ten las. W tym miejscu, w którym teraz chodzę. I teraz mamy jedną sztukę, drugą takiego ogryzka. Trzeci też taki ogryzek. Czwarty. Mamy coś jeszcze tu. Pomalutku, powolutku, zobaczymy, czy jeszcze coś tu rośnie, ale tu kolejny
nachylę się. Tu. Okej. Znów się schylę. I moje oczy już na razie nic nie wypatrzyły. Więc oczyścimy. Idziemy dalej. Mamy czerwonego kozaka, którego przytulę. I drodzy Państwo, zrobię krótką przerwę. O, już słychać ludzi. Zrobię krótką przerwę. Prawusek, ale miękki. Miękki. Do suszenia by się nadał, ale nie biorę. Tu jest taki ogryzio, którego przytulimy, ale samą czapkę nie nabijamy, bo nie ma nawet co. No i tu jest taki ładny. Tego przytulę i zrobię przerwę krótką z 5 minut, tak aby się tylko na razie napić. Tego napijemy, bo był ładny, i tego też przytulimy. I tak to się prezentuje. Okej. Tak jak mówię, krótka przerwa na łyka, a później zrobimy śniadaniową długą przerwę. Więc drodzy widzowie, wasze zdrowie w gardło, moje. Mamy borowika, weźmiemy samą czapkę, którą nie nabijamy, i tak mówię, w gardło moje, wasze zdrowie. Kefir i na zdrowie. Śmigamy dalej. Tu mamy takiego, zobaczcie, próchnia na rozsianie. To do suszenia by się nadało, ale strup, a strupów, wiecie, nie zbieram. O, ludzi słychać, znowu na wywoływanie się, więc zawijamy się w inny rejon lasu, bo już fala przybyszów. Nabywa i drą japę, jak to ludzie, którzy nie znają lasu. Więc zawijam się dalej. Wyjdziemy teraz, przejdziemy przez drogę. Idziemy teraz w inny las i praktycznie wracamy się w stronę samochodów. Już ponad pół koszyka mam, jak sami widzicie, więc nie ma co dalej odchodzić, uciekać od ludzi daleko w las. Wracam się teraz, cofając się trochę z boku, i dozbieramy już pomału do końca i będziemy jechać do domu, odpoczywać dalej, świętować, odpoczywać z rodziną w ten niedzielny dzień. Słyszycie? Nawołujących się ludzi. Krótko
nogi nie biorę, więc szukamy dalej. Jeden. I obok drugi, dwie sztuki. Ale ludzi jest bardzo. Multum. Multum. Ja tego nie pokazuję na filmach, ale jak słyszę z daleka, to odchodzę, odbijam, odbijam. Nie chcę zbierać wśród innych. Nie lubię, nie lubię. Po prostu nie lubię. Szukam dalej. Tak, mówię, że sam lubię chodzić po lesie, to nie znaczy to, że jestem jakimś odludkiem, nic z tych rzeczy, ale kręcę filmy i mówię, śpiewam, mówię i ktoś pomyśli, że jakiś niedorozwój czy coś w tym stylu. Ludzie zaczepiają, a co to latarka, a to to, a to to, a to to i tłumaczyć się na filmie, a po co? A jak jestem sam, to spokojnie sobie zbieram, spokojnie nagrywam, tak chcę i nie muszę nikomu się nic tłumaczyć. Dużo scen nie muszę wycinać, bo ludzie nieraz bluźnią, różne głupie rzeczy mówią. A po co mi to na moim filmie? Więc dlatego ich unikam i dlatego mówię, kręcąc filmy, lubię zbierać grzybki w samotności. Napotykać je. Tak teraz, drodzy widzowie, sztuka i pod drzewem jest druga sztuka. Jednego. I tu mamy drugiego prawuska. I drugi. Szukamy dalej. Więc skradamy się pomalutku, po cichutku, powolutku i zobaczcie, jakie ładne dwie sztuki. Ok. Zawijamy się, ale czym bliżej wyjścia, tym więcej napotkamy grzybiarzy. Więc idziemy dalej.
blisko jesteśmy wyjścia, ale trafiamy jeszcze borowiki. Zbieramy. O, słyszycie? Słychać ludzi. Ale odbijamy. Bo po co tłumaczyć się ludziom co i jak? Na to nie mam dzisiaj czasu. Więc szybka piłka. Jeden. Drugi. I mamy dwie. Dobrze, niestety drodzy widzowie, przez ten pośpiech, ucieczkę przed innymi grzybiarzami, zostawiłem gdzieś czapkę moro. Trudno, jak ktoś znajdzie, to nówka, pierwszy raz czy drugi, nie dwa razy, drugi raz w lesie, krótko, bo krótko, kilka razy na głowie założona, praktycznie nowa, trudno. Jakaś strata jest. Kto znajdzie jego szczęście, upierze sobie i będzie miał fajną czapeczkę. Oczywiście pyzową. Szczęśliwego znalazcę pozdrawiam. Niech sobie zatrzyma. A ja muszę sobie zamówić drugą, taką samą czapkę. Więc śmigamy teraz dalej. Wychodzimy już praktycznie z lasu. Dozbieramy do pełnego koszyka i jedziemy do domu. Więc zrobimy teraz przerwę śniadaniową. Zjemy coś. Tak będziemy mieli mniej do noszenia. Po krótkiej przerwie widzimy się dalej. Na moim filmie. Na początek dwie bułeczki, które przygotowałem w domu z serkiem, z czarnuszkiem. Jedną bułeczkę, druga tak samo z serkiem. I drodzy widzowie, smacznego i widzimy się po przerwie. Wasze zdrowie. Pojedzone z kefiru litrowego zostało jeszcze na później troszkę. Ok, to będzie później, więc idziemy teraz dalej ku leśnej przygodzie, dozbierać już do końca koszyk i pomału będziemy niedługo kończyć imprezę, ale dopóki koszyk się nie napełni, nie jedziemy do domu.
korzeń trochę był robaczywy. Zobaczcie. Widzicie, jaki prześwit. Ale sztuka. I tu drugi, którego prawdopodobnie zdeptałem. Ale jak już zdeptałem, to już nie biorę. I szukamy dalej. Ale tylko jednego widzę. Podgrzybek borowik. Borowik. I podgrzybek. To teraz czas na borowika. Szukamy. Jest. Jest. Borowik. Borowiki na zmianę z podgrzybkami. I podgrzybek, czyli borowik, podgrzybek, borowik, podgrzybek, borowik i podgrzybek. Więc przytulamy i szukamy dalej na zmianę naszych grzybków. A to borowik, a to podgrzybek. Tędy. Tu jest co? To nie borowik. Szukamy, szukamy. Oj, 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 oj. Górecki kupecki. Górecki kupecki. A pod nimi borowiki. Ok. Więc przytulamy. Cztery sztuki. Idziemy dalej. Tu jest kolejny prawosek.
piękny i jeszcze raz piękny, po prostu w pytkę. Tu jeden i tam dalej drugi, trzeci, czwarty, albo maślaki. Zobaczymy, ale najpierw temu zrobię fotkę, bo jest ładny. Nie inaczej, tylko go przytulimy. Delikatnie, delikatnie bardzo oporządzimy, natniemy. Jest zdrowy. Do koszyczka naliczamy. Tamtego zainteresowanie będzie za chwilę. Oraz tymi dwoma maślakami, ale tam dwa maślaki szukam. Oj. Czyżby gwóźdź programu dzisiejszego wypadu, drodzy Państwo? Zobaczcie sami, jaki piękny prawusek. I też zrobimy mu fotkę, nie inaczej. Przytulimy grubaska. Przytulimy. Tu jest maluszek, jak sobie rośnie. A tam jest piękny. Piękny. Ale idziemy tam, gdzie były maślaczki. Mamy maślaczki. 1, 2, 3. Ale maślaczków nie biorę. Nie biorę, tylko same prawuski. I pośród nich trafiają się maślaczki. Ale interesują mnie dzisiaj tylko prawuski, cały kosz prawusków. Szukamy, bo widzę, że tu jest cisza, blisko drogi. Ludzi nie słyszę, więc się nie nawołują, więc chyba nikt tu nie chodził. I tak chyba jest, że zbieramy przy drodze grzybki, tam gdzie ludzie nie chodzą. Krótko z tej ścienką nogą, krótko, a tego grubaska delikatnie. Zobacz, jak to ładnie idzie. I nacinamy ścienką nogą, krótko, a grubaski ładnie skrobimy, nacinamy i szukamy.
zostawimy go, bo dla mnie jest za duży, za dojrzały, wolę mniejsze. Zobaczcie, czerwony kozak i tu jaki wielki czerwony kozak, którego zostawimy, przygarniemy tylko tego kozaczka, ale też mówię, tylko taki kawałek, a tego wielkiego zostawimy do rozsiania. Bagno, próchno. Miękki, próchno. Mamy się już do domu, dlatego że koszyk pełny, pełny jeszcze po drodze dozbieramy, tak żeby było trochę szczupkiem, ale zobaczcie, koszyk jest pełny. Nie będę wysypywał już, ubijał, tak nabiję jeszcze. I tak mówię, wracamy się już i po drodze jeszcze zbieramy nasze borowiki. Czyszcząc je. Sprawdzając, tak aby robactwa nie nosić do domu. Sztuka i kolejny idealnie. To w domu tylko
się je przetrze, dokładnie sprawdzi, ale już będzie mniej żona miała pracy przy leśnych koleżkach. Więc idziemy w drogę powrotną i cel nałożony jest zrealizowany przeze mnie, czyli pełen kosz miał być czubaty, więc myślę, że jeszcze mała górecka i będzie w pełni cel zrealizowany, tak jak wam to pokazałem na początku filmu. Szybka piłka, cięcie, ok, idziemy ku wyjściu z lasu i transporcie do domu. Ale tu mamy jakiegoś ładnego kozaka brązowego, którego przytulimy tego oraz czerwonego tego. Okej. Spokojnie. Z dala od ludzi teraz i o to w tym wszystkim chodzi. Spokojnie mogę nagrać film zbierając grzybki. Upychamy tak, aby było w miarę szczupkiem, ale żeby my nie gubili naszych leśnych przyjaciół. Pojedyncze sztuki, ale w drodze powrotnej cieszą w drodze powrotnej, bo robimy koszyczek z górką, a więc tu coś ładnego mamy. Po dziurkach upychamy dwie sztuki. Idziemy. Wychodzimy z lasu. A tu co mamy? Kozaka czerwonego. Pójdzie tu w dziurę. Idziemy dalej. Ok. Woda nie za ciekawa. Ale to trochę, zawsze się ręce umyję przy tym grzybobraniu. Zobaczcie, jakie od zbierania grzybów brudne ręce, więc w piasku. I już to jakoś mniej więcej będzie wyglądało. Ok, idziemy dalej ku wyjściu z lasu. Kozaczek znów przytulimy krótko
w dziurkę. No i koszyk pełny, pełny. Jeszcze po drodze kilka się trafi i dumnie można wrócić do domu. Tu nie, tu nie, tu nie. Idziemy tam. Tutaj się schowałeś, byku. Dobrze, ale tylko jedna sztuka dobra i jedna, a jest drugi jest, były w końcu dwa, sztuka i drugi, tu mamy dwa nadgryzione przez ślimaczki. Dwie sztuki borowików. Mamy czerwonego i tu drugiego czerwonego kozaczka. Upchamy go gdzieś tam pod spód. Pełen kosz upchamy. Ok, idziemy dalej. Zawijamy się na Kielce, ale tu jeszcze, zanim wejdę na górkę, mamy borowika, którego przytulimy. Nie inaczej. Okej, tak żeby już nie gubić grzybów, więc kończę, dlatego że będą mi później wypadać cel osiągnięty z górką. Zbieramy się. Idę już, bo jestem zmęczony, naprawdę. Nałaziłem się, wiecie, szybko po lesie chodzę, szybko zbieram, musiałem uciekać, odbijać od ludzi, którzy się nawoływali, tak, aby spokojnie nagrać film, bez żadnych intruzów leśnych, intruzów, czyli grzywiarzy, tak aby na spokoju sobie nakręcić materiał dla was. Więc teraz pora pomału kończyć. Niedługo znajdę jakieś miejsce. Zakończymy mój film z dzisiejszego wypadu. Więc drodzy państwo, oto w tym ładnym miejscu zakończymy mój film. Grzybów jest, jak widzicie, 216 sztuk. Większość jest krótko obciętych główek, cały kosz grzybów i tak to się prezentuje. Nic dodać, nic ująć. Jadę do domu, starczy, cel osiągnięty i na tym kończę. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie dla niedowiarków z dzisiejszego dnia, tak aby powiedzieć, że 13, czyli 13 niedziela nie jest taka pechowa, aż nie do końca, bo zostawiłem gdzieś, zgubiłem po drodze czapkę, ale co zrobić, jeden gubi, drugi znajdzie, jeden traci, drugi zyskuje, więc drodzy państwo, fotka pamiątkowa z datą z boku 13.09.2020. Z licznikiem.
216 sztuk i tak to leci. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Pozdrawiam nowych widzów, proszę o subskrypcję kanału. Zawsze to będę miał więcej swoich widzów. I tyle. Nic dodać, nic ująć. Buziaki dla wszystkich. Połamania kija na rybie, pełnych koszów, grzybów na grzybowraniu. I do następnego. Siema pyza. Narka.